Cześć! W dzisiejszym filmie postaram się odpowiedzieć na często zadawane pytanie: kupić mieszkanie, czy jednak zdecydować się na wynajem. A zwłaszcza teraz, w czasie nieuchronnie zbliżającej się korekty na rynku nieruchomości. Od czego w ogóle powinniśmy zacząć, jeśli w naszej głowie zrodzi się myśl dotycząca zakupu, czy też wynajmu? Bo akurat mamy potrzebę tego zakupu, przeprowadzamy się do innego miasta, bądź nie chcemy już wynajmować nieruchomości, stać mnie na zakup tej nieruchomości. Powinniśmy wykonać bardzo proste zadanie, które nawet ja zlecałem do wykonania dla naszych klientów, którzy bili się sami z sobą, czy faktycznie podejmują dobrą decyzję dotyczące zakupu bądź budowy domu, sprzedaży itd. Odpowiadamy sobie na kilka kluczowych pytań. W jakim celu kupuje to nieruchomość? Do czego ona ma mi służyć? I co ona mi zagwarantuje? I czy faktycznie ja mam potrzebę zakupu tej nieruchomości, czy ja jej potrzebuję, czy to jest dobra inwestycja i tak dalej. Również powinniśmy zwrócić uwagę, czy ja kupuję tę nieruchomość dla siebie. I my na tym się tutaj skupimy. Nie będziemy tutaj omawiać tematów związanych kupnem nieruchomości pod wynajem, czy również można powiedzieć pod tzw. flipping, a może pod zaoszczędzenie swoich pieniędzy, czy tak zwana lokata kapitału w cudzysłowie. Jeśli odpowiedzieliśmy sobie na te pytania, przechodzimy sobie do drugiej części tego zadania i wypisujemy sobie plusy. I minusy płynące z zakupu tej nieruchomości. Jeśli tych plusów jest o wiele więcej, no to sami utwierdzacie się w przekonaniu, że podejmiecie dobrą decyzję. A w przypadku, gdy minusów jest więcej, no to trzeba się jeszcze raz zastanowić, czy podejmujemy odpowiednią decyzję. Może warto to skonsultować z kimś z rodziny, może z kimś z osób najbliższego grona. A najlepiej skonsultować się z dobrym agentem do spraw nieruchomości, który zna lokalny rynek bądź dzielnicę, w której akurat chcecie dokonać zakupu nieruchomości. Dlaczego? Dlatego, że jednak większość osób traci na zakupie nieruchomości, kupując je dla siebie, bo źle oceniało swoje możliwości. Ja wiem, że to jest proste zadanie i wiele osób może śmieszyć, ale uwierzcie mi, że najproste rozwiązania są najlepsze. I to każdy dobrze o tym wie, co jednak trochę, mniej więcej pracuje i myśli o swojej przyszłości. Dobrze, to zadanie mamy wykonane. I teraz, żeby było mi łatwiej odpowiedzieć odnośnie kupić czy wynająć, podzielmy sobie osoby kupujące nieruchomość na dwie grupy. Czyli osoby kupujące za gotówkę i na kredyt. Przejdźmy sobie do tej pierwszej grupy szczęśliwców, czyli osoby kupujące za gotówkę. Czy faktycznie to jest dobra decyzja, kupowanie nieruchomości teraz? Tutaj przede wszystkim powinniśmy sobie odpowiedzieć, czy staćmy na zakup tej nieruchomości. Jeśli mi stać, posiadam pewien kapitał i załóżmy, mam 500-400 tysięcy i kupuję nieruchomość za 350 i wciąż zostanie mi pewien bufor bezpieczeństwa, nie ma co się zastanawiać. I oczywiście, czy ja potrzebuję tej nieruchomości teraz? A ja gwarantuję Wam, że są osoby, które potrzebują kupić nieruchomość teraz, bo plany życiowe się zmieniają, może się przeprowadzają. I dla niektórych nie jest problemem wyłożenia 300-400 tysięcy na zakup nieruchomości, a nawet i więcej. Proszę brać przykład, przykład z ludzi bogatych. Oni nie wynajmują nieruchomości. Oni je po prostu kupują i dlatego, dlaczego teraz warto jest kupić nieruchomość, a zwłaszcza jeśli kupujemy za gotówkę przede wszystkim nie musimy płacić za wynajem nieruchomości, płacimy tylko czynsz i opłaty za media druga najważniejsza rzecz, jeśli posiadamy rodzinę i kupujemy nieruchomość, to w końcu możemy stworzyć takie bezpieczne miejsce dla naszej rodziny możemy się zameldować skorzystać z szkół publicznych to też w pewnym sensie jest taki komfort psychiczny dla naszych dzieci bo te częste przeprowadzki one nie są, można powiedzieć Korzystne i w relacjach rodzinnych, jak i przy rozwoju naszych dzieci. I ja powtarzam, że zakup nieruchomości na kredyt, na zagotówkę dla siebie, to jest bardzo dobra decyzja, a zwłaszcza, że już teraz można kupić nieruchomość dobrze. I... Prosiłem tutaj sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dla mnie 5-10 tysięcy będzie wyznacznikiem tego, że nie kupię nieruchomości dobrze, bo nie chcę skorzystać z usług agencji nieruchomości. Powiem uczciwie, że większość klientów tak czy tak jest zmuszona na skorzystanie z agencji nieruchomości z tego względu, że już no, duża ilość ofert znajduje się w ich koszykach sprzedażowych. I też niektórzy sprzedający nie życzą sobie po prostu przychodzenia klienta prywatnego, bo też jest spora część osób, które przychodzą, tylko oglądają i marnują ich czas. Ale nie o tym w tym filmie. Tutaj odpowiedzieliśmy sobie przy kliencie kupującym za gotówkę, przy osobie, przepraszam już mi się to przesłowiło, bo tylko klient, klient cały czas, ale tutaj przy osobie kupującej za gotówkę. Podsumowując, nie ma co się zastanawiać, podejmujecie odpowiednio decyzję, a tym bardziej, że już teraz można znegocjować cenę sprzedaży. Zresztą ja wspomnę tutaj, że nie ma co się sugerować cenami ofertowymi, bo zawsze te ceny ofertowe są o 10% zawyżone, czy nawet o 15% względem ceny sprzedaży, ale oczywiście nie w ka nie każdej nieruchomości, ale w większości tak. Teraz przejdźmy sobie do osób kupujących na kredyt. Tutaj bardzo ważne pytanie i proszę na nie sobie szczerze odpowiedzieć, czy faktycznie stać mnie teraz na zakup nieruchomości korzystając z tak drogiego kredytu hipotecznego. Czy ja czasami się nie zakorkuję na maksa i nie pozbędę się wszelkich oszczędności, bo jednak zakup nieruchomości na kredyt jest związany z dodatkowymi opłatami. Na samym początku 10-20% wkładu własnego, koszt notariusza, podatku PCC, zwany podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty związane można powiedzieć z usługami biura pośrednictwa, jeśli on bierze udział, ale też jeśli kupujemy nieruchomość dla siebie, to staramy się ją po swojemu urządzić. Więc prawdopodobnie będziemy inwestować pieniądze w tą nieruchomość. Przy mieszkaniu wynajmowanym tego nie robimy. Chcemy wszystko zrobić jak najtaniej. Tak to wygląda. I teraz przechodzimy sobie do tego, czy faktycznie e, chcę kupywać mieszkanie na samej górce, czy może jednak zastanowić się, e, że teraz powynajmuje rok dwa. Zobaczymy, jak ta sytuacja na rynku, w którą na kierunku pójdzie, czy ona się ustabilizuje, bo nie wiem, może tak się stać, że te stopy faktycznie zaczną w już pod koniec przyszłego roku spadać, te nieruchomości będą tańsze, a jednak wszystko przepowiada za tym, że one będą tańsze. To jest już nieuniknione. Dlaczego to twierdzę? Działam w tej branży i widać ewidentnie, jaki jest, jak jest słaby ruch. Tych klientów jest coraz mniej. To też również dane pokazują, że tych transakcji jest o wiele mniej. To nie tylko tylko poprzez to, że straciliśmy klienta kredytowego, ale również mnóstwo osób, które kupywały nieruchomości typowo pod wynajem, już zmieniło jednak decyzje i bardziej są skłonne do ulokowania tych pieniędzy w innych alternatywach, typu nawet już lokaty. Ostatnio klient, klient sprzedający z nami nieruchomość on stwierdził, że dla niego korzystniejsze jest włożenie tych pieniędzy na lokatę. Nieważne, że inflacja jest na poziomie 14%, dla niego. Ta lokata bankowa jest atrakcyjna. Dlaczego? Bo nie wszyscy chcą wynajmować nieruchomości i je kupować właśnie w tym celu. Tak samo jak po wybuchu wojny na Ukrainie, spora część osób się wystraszyła i wycofała się z lokowaniem pieniędzy w nieruchomości. Tym bardziej, że no teraz już są te inne alternatywy. Jednak ludzie idą po jak najmniejszej linii oporu i dla nich to nie jest główna alternatywa. Dlatego jeśli ty nie masz potrzeby tej zakupu i proszę tego nie argumentować tym, tak jak niektórzy mówią, że bo w końcu mam swoje, bo jak płacę komuś za wynajem, to nie spłacam sobie kredytu. Jak najbardziej. Ja również jestem tego samego zdania, że jak spłacasz ratę kredytu, to można powiedzieć to tak, jakbyś oszczędzał w przyszłość, bo ta nieruchomość prędzej czy później będzie Twoja. To jest nieuniknione. Jestem zatem tylko czy ty chcesz podejmować pod wpływem emocji decyzję i pozbędziesz się wszystkich oszczędności tylko po to, żeby można powiedzieć mieć akt notarialny, na którym jesteś pisany jako właściciel, ale masz z tyłu głowy duże zobowiązanie typu hipoteka, tak, i musisz ten bank spłacić, on ci nie odpuści. I teraz załóżmy, jeśli podejmiesz złą decyzję, wyłożysz się, nie będzie stanie spłacać raty kredytu płacić za czynsz, za media i tak dalej, to prawdopodobnie na zakupie tej nieruchomości stracisz. Bo teraz już nie ma takiej sytuacji, jak jeszcze w poprzednim roku, że kupiłem załóżmy w styczniu, a na jesieni i tak jeszcze 20-30 tysięcy zarobiłem. Ja sam osobiście miałem takie sytuacje, gdzie nic po prostu nie robiłem, tylko był potrzebny czas, ale ten czas już teraz nie przełoży się na wzrost cen nieruchomości, wręcz przeciwnie. One się zatrzymają, a nawet jeśli one będą wzrastać te 5% w skali roku, czy nawet do 10%, to proszę sobie wyobrazić, że inflacja zabija wzrost cen tej nieruchomości. I też tutaj zwrócę uwagę, że nie wszystkie nieruchomości przechowują siłę nabywczą pieniądza. Dlatego tak bardzo ważne jest przy zakupie nieruchomości kupno dobrze. Czyli badamy aspekty typu lokalizacja, czy ona jest perspektywistyczna, czy ona jest rozwojowa i czy my jesteśmy w stanie to ocenić, kupując pierwsze, drugie mieszkanie? No nie, dlatego zachęcam tutaj do skorzystania z dobrego biura nieruchomościowego, żeby faktycznie Wam tutaj podpowiedzieli i pomogli, że za to każdy bierze z nas pieniądze. Przejdźmy sobie dalej czyli jakie są plusy kupna, a jakie są plusy wynajmu nieruchomości. Czyli plusem kupna nieruchomości to jest to, że w końcu, taki najważniejszy plus, że w końcu mamy swoje własne miejsca na tej ziemi, możemy te mieszkanie po swojemu urządzić, przede wszystkim też ta nieruchomość, jeśli została kupiona dobrze, ona wzrasta co roku na wartości, bo nie kupujemy tej nieruchomości na rok, dwa lata. W większości przypadków to jest 5-10 lat, i później załóżmy, kupujemy albo inną nieruchomość, albo budujemy sobie dom. A tą nieruchomość wynajmujemy, czy też sprzedajemy. No i tutaj poruszę bardzo ważny aspekt, że niektórzy uważają, że kupno nieruchomości jest związane z jakimś przywiązaniem. Jest to nieprawdą, tak? bo w każdym momencie możemy tę nieruchomość wynająć, jeśli nie chcemy się jej pozbywać, bądź można powiedzieć sprzedać. Oczywiście to jest czas, bo jeśli wynajmujemy nieruchomość, to w każdym momencie, miesiąc czasu wypowiadamy umowę, przeprowadzamy się do innego miasta, bądź wynajmujemy sobie lepsze mieszkanie itd. Wracamy do tych plusów dotyczących kupna nieruchomości. Jest to dobra inwestycja. Następny plus, możemy przede wszystkim zameldować siebie, a zwłaszcza jak mamy rodzinę, też wysłać dzieci do szkół publicznych czy przedszkoli. Przechodząc dalej, jakie są plusy przy zakupie nieruchomości? Taki, że nie musimy płacić przede wszystkim czynszu dla osoby wynajmującej. Tak, to jest główny plus i nie jesteśmy od niej uzależnieni. Też spora część osób właśnie pod tym kątem podejmuje decyzję dotyczące zakupu i wolą bardziej spłacać raty kredytów. Nawet teraz przy tak drogim kredycie są klienci, którzy chcą kupić tę nieruchomość, ale niestety ich nie stać poprzez brak tej zdolności kredytowej. Może to jest dobrze, może i źle. Nie mi to oceniać, ale e, najważniejsze to jest to, że e, przy zakupie nieruchomości nawet na kredyt to spłacamy swoją nieruchomość i e, ja jestem tego zdania, że spłacanie właśnie raty kredytu to jest tak jakbyśmy oszczędzali e, w przyszłość, bo prędzej czy później ta nieruchomość będzie nasza. Też dane jasno pokazują, że średnia spłata kredytu hipotecznego to jest e, 10 lat. Dlaczego tak się dzieje? Bo zaciągnięcie tak poważnego zobowiązania daje nam taki motor napędowy do większego oszczędzania pieniędzy, do zarabiania większych pieniędzy oraz do jak najszybszej spłaty tego kredytu. I to jest, to jest jednak dla niektórych dobry motywator do rozwoju samego siebie. Następnym plusem dotyczącym zakupu nieruchomości to jest to, że w przyszłości będziemy mogli skorzystać z odwróconej hipoteki. Co to znaczy, czyli na starość, bo nie do końca jesteśmy pewni, czy te emerytury będą, sądząc tutaj po tej sytuacji, co w ogóle się na świecie dzieje, no to powątpiewam w to, w którym to kierunku zmierzam no chyba, że nastąpi jakiś przewrót i tak dalej, ale nie wiemy, jak to będzie. Na pewno stracą osoby te, które nic nie robią, i to zawsze tak było. Więc ta odwrócona hipoteka, będziemy mogli właśnie czerpać korzyści tej nieruchomości, bądź też zostanie to dla naszych dzieci i jest to też w jakiś sposób zabezpieczenie, że zawsze mamy te koło ratunkowe, sprzedamy tę nieruchomość, ale oczywiście jeśli ona jest kupiona dobrze. To są plusy płynące z zakupu nieruchomości. Oczywiście ich jest o wiele więcej, ale najważniejszy plus to jest taki, że jeśli posiadamy pieniądze niezbędne na zakup tej nieruchomości, czy to nawet korzystamy z kredytu, to jest inwestycja w przyszłość. Budujemy swój, można powiedzieć, majątek po części. I to nie jest tak do końca, że ok, jeśli nawet jest ta nieruchomość kupiona za kredyt, że to nie jest nasze mieszkanie, to jest nasze mieszkanie. Jeśli nie jesteśmy w stanie spłacać tej raty kredytu, bądź ta nieruchomość jest już dla nas za mała, bądź to nie postaje lokalizacja, w każdym momencie możemy tę nieruchomość sprzedać. Więc w żaden sposób się nie zamykamy i też proszę tego nie rozpatrywać w odcinku czasowym 3 miesiące. No wiadomo, tutaj plusem przy wynajmie jest takim, że możemy z dnia na dzień zrezygnować. Nie jesteśmy związani z danym miejscem i miastem. Przechodzimy sobie do plusów płynących z wynajmu nieruchomości. Przede wszystkim, plusem to jest to, że nie interesuje właśnie nas nic oprócz tylko opłacenia czynszu dla e, właściciela oraz e, opłaty związane z mediami. Następnym plusem jesteśmy, można powiedzieć, takimi osobami wolnymi, bez zobowiązań e, i w każdym momencie możemy zrezygnować. E, kolejny plus to jest to, że załóżmy, nie stać nas na zakup nieruchomości w dobrej dzielnicy, e, ale z, na wynajem już nas stać więc możemy skorzystać. Również nie stać nas na zakup nieruchomości dużej, ale na wynajem większej nieruchomości na stać. Następny plus przy wynajmie nieruchomości to jest taki, że w sumie tutaj można powiedzieć, że już trochę tych plusów wymieniłem. No co najważniejsze to przy wynajmie nieruchomości nie musimy właśnie jeśli skorzystamy z kredytu hipotecznego, nie musimy płacić tych odsetek związanych, jak i raty kredytu, tylko interesuje nas opłata dla wynajmującego. Ale jakie są minusy wynajmu? Większość osób przy wynajmie jednak odczuwa taki niepokój. Nie do końca jest tak, się czuje komfortowo. Dlaczego? No bo jednak właściciel nieruchomości zawsze przerzuci na nas swoje koszty z każdym rokiem podwyższa część zgodnie ze wskaźnikami GUS i ma do tego i ma ku temu prawo. To jest nieuniknione. Teraz, jaki jeszcze jest minus przy wynajmie, że nie wszyscy chcą wynająć nieruchomość dla rodziny z dziećmi, a to jest jednak. Puh. Większość osób poszukujących na rynku, a zwłaszcza na te nieruchomości większe, my w firmie mieliśmy mnóstwo takich przypadków, gdzie trzeba było długo rozmawiać z właścicielem, żeby on jednak zdecydował się na wynajem, załóżmy, dla rodziny z dziećmi, bo miało złe doświadczenie, czy dla samotnej matki wychowującej dzieci. To są te minusy. No i minusem jest to, że większość osób. Stresuje się to całą sytuację, więc tutaj zachęcałbym do skorzystania z usług biura nieruchomości, które profesjonalizuje się akurat pod tym kątem: wynajmuje te nieruchomości. Nie musimy mieć styczności z tym właścicielem przez cały proces, tylko na podpisaniu umowy wynajmu. Więc warto skorzystać i ściągniemy z siebie, można powiedzieć, to odpowiedzialność, ten niepotrzebny stres. Podsumowując, ten film. Zakup mieszkania dla siebie może być dużą pomyłką, jeśli źle ocenicie swoje możliwości, czyli czy faktycznie mnie stać na zakup tej nieruchomości, czy kupuje w dobrej lokalizacji i czy kupuje tę nieruchomość dla siebie, do czego ona mi ma służyć. Na te pytania sobie trzeba odpowiedzieć. Ja tutaj podkreślę, że również kiedyś biłem się z myślą, czy faktycznie podejmuję dobre decyzje i tak jak wspomniałem wcześniej, Proszę wrócić się tutaj do początku, że najwięcej traci, tracą ci, którzy nic nie robią. I to jest podstawa. Z mojej strony można powiedzieć to wszystko. Jeśli uważasz, że ten materiał jest dobry, przydatny, proszę udostępnij go dalej. Z mojej strony to wszystko. Dzięki, trzymaj się, cześć.